Dzień dobry, moje drogie koziorożce. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam, słuchajcie, do wysłuchania czytania na luty. Osoby, które są zainteresowane czytaniem miłosnym na luty, zapraszam w takim razie do wersji Vimeo. Link do Vimeo znajdziecie w opisie filmu. A teraz już bez zbędnej zwłoki przechodzę do czytania dla Was. Temat przewodni, moje drogie koziorożce. Zaczynamy od tego. Coś, co wymagać będzie szczególnej uwagi, szczególnego skupienia. Tworzenie. Widzicie? Magik. Z umiarkowaniem, powiedziałabym, zachowując wstrzemięźliwość i patrząc na sprawy długoterminowo i długofalowo. To jest magik. To jest ten moment, kiedy zdajemy sobie, że jesteśmy obdarzeni wszystkim tym, czego potrzebujemy, aby wykreować to, czego pragniemy, tak? To może być nowy projekt, nowa miłość, nowe jakieś, nowy Wasz cel osobisty. To jest naprawdę wiele znaczeń. Tutaj moglibyśmy pod to podporządkować. Wszystko to, co nowe i wszystko to, co Wy pragniecie tworzyć. To, na co należy zwrócić uwagę przy tym, to, że rzeczy, nie zadzieją się od razu. I pokazała nam się energia karty strzelca, karta umiarkowanie, która sama w sobie dobrze wiemy, słuchajcie, że oznacza terminy grudniowe, końcówka listopada, końcówka grudnia, do drugiej połowy grudnia, więc dla części z Was jest tu taka informacja, że cokolwiek w lutym nowego będziecie wdrażać, zupełnie jakby tworzyć, uważam, że pełnię satysfakcji z tej sytuacji osiągniecie, gdy będzie słońce w strzelcu. To jest moje zdanie. Dla części z Was macie w swoim życiu nową osobę i to może być, kto ma strzelca bardzo mocno w swoim horoskopie urodzeniowym i ważna jest komunikacja z tą osobą. Komunikacja będzie ważna i ogólnie ważna dla Was jest, moje drogie koziorożce na luty, zrównoważona, pełna wstrzemięźliwości, naturalnego ciepła i spokoju komunikacja z drugą osobą w konkretnych dla Was sprawach. To się pokazuje nam, moim zdaniem, jako najważniejszy element. Dobrze, zobaczmy dalej, co Was opuszcza, co już odchodzi. Decyzja dotycząca kwestii słuchajcie, nauki, jakichś spraw związanych z nauką dzieci odchodzi. Decyzja została podjęta, tak? Tutaj jakby już Wy podjęliście decyzję, ktoś podjął decyzję, nie było wiadomo, co zrobić, nie będzie już zmartwień wokół tego, okej? Po prostu, bo jeśli to było, po prostu nie będzie zmartwień wokół spraw związanych z nauką Waszych dzieci, z rozwojem nauki Waszych dzieci lub z jakimś nowym projektem, który Wy planujecie wdrażać w życie. Na przykład wcześniej to marzenie miało nabrać kształtów, a teraz w lutym już wiecie, że macie wszystko, żeby ich nabrało, więc nie ma już o czym tutaj jakby myśleć. Już wszystko zostało już przemyślane, mam nadzieję, bo taki jest też paść monet, więc zwróćcie na to uwagę, jeśli czegoś miałoby zabraknąć. Tutaj potrzebna była koncentracja, tutaj potrzebna była taka rzeczowość, jakby to ująć. Tutaj też potrzebne było, powiedziałabym, podejście do spraw bardzo rozsądnie, kroczek po kroczku, zastanowienie się, czy jesteśmy dobrze przygotowani do tego przyszłego przedsięwzięcia, żeby to wszystko było racjonalne. I tutaj, jeśli brakowało Wam wiadomości, to moim zdaniem albo otrzymacie je jakoś w lutym i nie będzie się już czym martwić, albo znaleźliście rozwiązania, w sensie nie ma już powodu do tego, żeby w ogóle o tym myśleć. Czyli zmartwienia związane z takimi sprawami odchodzą w niepamięć. Idziemy dalej. Co będzie trwać? Świat. Czyli jakby uważam, że tutaj w tym świecie my kończymy ten ważny dla nas aspekt, żeby w końcu powiedzieć dobra, domknięte.
Więc tutaj jakby trzeba na to 9 mieczy. No trzeba pomyśleć. Dużo myślenia w ogóle jest tutaj w 9 mieczy. Już abstrahuję od tego, że to może być w ogóle trudna energia taka przestymulowania, która wręcz będzie powodowała jakąś apatię albo jakieś takie zmartwienia, wiecie, depresyjne wręcz, więc na to uważajcie, po prostu wyśpijcie się dobrze. Ale trwa moim zdaniem u koziorożca potrzeba domknięcia jakiejś sytuacji, osiągnięcia sukcesu, chęć wypracowania sukcesu, chęć poczucia, że mam sukces w moim życiu. I to was martwi, bo wam tutaj czegoś brakuje, bo nie możecie tego domknąć jeszcze chyba. Albo będziecie domykać w lutym i to nastawienie na to, żeby w końcu to uczynić, może być dla was stresujące, więc też zwróćcie na to uwagę. Ktoś się będzie stresował jakimś sukcesem. Księżyc, no właśnie, dużo nieprzespanych nocy, dużo rozmyślania. Światło księżyca niesie ze sobą tajemnicę, światło księżyca potrafi nieść ze sobą niepokój, moje drogie koziorożce. Ja bym powiedziała, że dla części z was jest tutaj potrzeba, może dla jednej osoby, która wie, że do niej mówię, nie sypia po nocach, martwi się i stresuje, ma jakieś traumy nieprzepracowane, jak to się mówi, a nie lubię używać tego słowa, więc po prostu wydaje mi się, że żeby osiągnąć sukces, albo powiedziałabym, żeby poczuć się szczęśliwym, że masz powody do radości, droga, a drogi koziorożcu, jest tu potrzeba zwrócenia się o wsparcie do kogoś, kto ci pomoże wyjść z tych trudnych, ciemnych dni, nocy. Ciemna noc duszy w każdym bądź razie. I to mam nadzieję do nikogo było, ale tak jak mówię, jeśli chcesz się cieszyć życiem, bo tu jest potrzeba cieszenia się życiem i na przeszkodzie osiągnięcia sukcesu, cieszenia się sukcesem, cieszenia się tym, co mam w życiu w ogóle, skupienia się na tym, co dla mnie ważne w życiu, skupienia się na błogosławieństwach, które w życiu mam, ale to jest... trudno się tym cieszyć i nawet może nawet trudno to zobaczyć w momencie, kiedy jesteśmy w takim stanie depresyjnym, a bardzo podatni na jakieś iluzje. Pamiętajmy, że księżyc to również iluzje. Chcesz, żeby było w jakimś konkretnym aspekcie twojego życia żeby zagościł ten spokój, to poczucie, że się udało i coś stoi na przeszkodzie. To też może być zewnętrzna energia, może jakieś ryby macie w swoim najbliższym otoczeniu, które was po prostu trochę destabilizują tutaj, tak? Natomiast moim zdaniem jest szansa, że uda ci się wyjść z tego poczucia, albo po prostu będzie trzeba jeszcze chwilę poczekać, jeszcze miesiąc poczekać na przykład na to, żeby poczuć ten sukces, może nawet i materialny w zasięgu dłoni, tak? Poczucie braku, moim zdaniem, takiego brak zadowolenia do końca, drogi koziorożcu, który cię stresuje i on może być też jakby spowodowany jakimś działaniem zewnętrznym innych osób. No dobra, zobaczmy, co zawita. 5 monet właśnie. Trochę zmartwień o pieniądze, ale nie poddawaj się. To tutaj jest dla części z was. Może zawitać trochę zmartwień o pieniądze. Ale trochę też takie... trudna energia, szczerze mówiąc. Ogólnie może też jakieś zmartwienie albo strach. I karta tu mówi, żeby nie dać się zastraszyć. Skupić się na chwili obecnej, na tym, co możesz zrobić z tym, co masz, żeby poprawić swoją sytuację. Jeśli o coś mocno walczyłeś, drogi koziorożcu, byłeś odważny, nie poddawałeś się, to utrzymaj swoją pozycję, pomimo tego, że możesz być już zmęczony tą sytuacją, ponieważ jesteś prawie u celu. I tutaj tak, zmęczony i poturbowany, możesz chcieć po prostu zrezygnować z tego, na czym ci zależało, ale po prostu myśl o przyszłości i idź dalej, tak? Bądź asertywny, bądź czujny, bądź uparty nawet. Chodzi o to, żeby nie możesz się poddać, a z zewnątrz może przyjść jakaś sytuacja, co do której też będziesz musiał wyznaczyć granicę, żeby cię nie podłamała, tak? Lub nie podcięła ci skrzydeł.
Ok, więc zwróć na to proszę uwagę. Chodzi o nieustępliwość, chodzi o to, żeby być wiernym sobie i się nie poddawać, ponieważ z zewnątrz możesz być narażony, życie na jakby. Życie wystawi cię na jakąś próbę. Ok, a no. Co, no, to nic nowego, prawda? I możesz poczuć, że albo ci już brakuje sił, albo jesteś bardzo zmęczony tym, co się dzieje, albo jest tu jakiś brak w uczuciach, ale karty mówią: nie poddawaj się, idź dalej, żeby cię to nie zatrzymało. Ok? Bądź czujny, myśl o przyszłości, nie poddawaj się, utrzymaj swoją pozycję po prostu. Czymkolwiek będzie dla ciebie ta trudność, tu chodzi o siłę po prostu, którą w sobie należy. Znaleźć. I może to dotyczyć spraw finansowych, nie ma powodów do radości, ciągle czekasz albo możesz chcieć zmienić coś, żeby już móc odetchnąć i świętować ten moment takiego, powiedzmy sobie, złapania oddechu, a wciąż przychodzą jakiegoś rodzaju sytuacje lub wciąż pojawiają się problemy i to cię stresuje. Tak jakbyś też, to trochę tak na to wygląda, że nie, w ogóle sprawdźcie sobie ascendent Księżyc Wenus, bo to się robi bardzo specyficzne, słuchajcie, już ten przekaz. Więc to nie będzie dla wszystkich, absolutnie nigdy nic nie jest dla wszystkich, kochani. Mamy tu do czynienia z koziorożcem, który stara się pokonywać problemy i trudności i jest dzielny bardzo, ale jakby pokazuje się z zewnątrz znowu jakaś sytuacja, która powoduje, że możesz poczuć, że brakuje ci zasobów, że nie wiesz, kiedy to się skończy, że jesteś już zmęczony, tak? Karta mówi: nie poddawaj się, jeszcze wytrzymaj, ok? To takie trochę trudne jest to czytanie. Szczególnie tutaj w tym magiku, gdzie na samym początku to jest clue miesiąca. Prośba jest właśnie też, żeby utrzymać tą pozycję, myśleć dobrze o wszystkim, o sobie przede wszystkim i patrzeć pozytywnie na to, co będzie przed wami, a nie będzie łatwo. Co w sprawach finansowych? 7 monet, no właśnie, bo na pieniądze trzeba poczekać, ale zrobiłeś 7 mieczy, uważaj też na swoje pieniądze i swoje pomysły, żeby tutaj ci nikt niczego nie podebrał. Natomiast tak, ktoś może zwlekać z oddaniem pieniędzy, drogi koziorożcu, no to zwróć uwagę, czy ta osoba jest ok, tak? Czy tam nie ma jakiegoś drugiego dna? Nie chcę więcej o tym mówić. 7 monet ogólnie, karta, która mówi: no kurczę, trzeba cierpliwości. Trzeba cierpliwości. I to jest trudne, bo moim zdaniem to jest przedmiotem trochę tego czytania. Te kwestie finansowe, te kwestie zmiany, żeby coś w końcu ruszyło. Natomiast słuchajcie, no w finansach warto jest w ogóle skoncentrować na dotychczasowych osiągnięciach i zachować tę cierpliwość. I zobaczysz rezultaty, ponieważ wszystko zrobiłeś swój dobrze. Wszystko zrobiłeś dobrze. Włóż w swój projekt jeszcze więcej pracy na ten moment. Kieruj się wyobraźnią, bo 7 mieczy to jest karta, pamiętajmy, również wyobraźni, fajnych pomysłów. Tak? To dla osób, które pracują kreatywnie. I rób dalej, wytrzymaj. Tak? W miłości 10 monet. No to w miłości jakieś poczucie bezpieczeństwa. W miłości poczucie bezpieczeństwa. Możecie mieć też wokół siebie partnera, znaczy tak, trochę dziwne, bo emocjonalnie możecie mieć partnera, który wam daje poczucie bezpieczeństwa materialnego. Czy to ma sens w ogóle? Tak jakby emocjonalnie nie do końca jest tutaj satysfakcja, ale jest poczucie bezpieczeństwa w ogóle takiego właśnie materialnego, bezpieczeństwa takiego spokoju, tak? Że tam wiecie, że to jest wasza przystań. Natomiast emocjonalnie może wam czegoś brakować w tej relacji. Okay? Więc jeśli to jest chłód waszego partnera tu z zewnątrz, bo jest w tej chwili skupiony na tym, żeby wam dawać poczucie bezpieczeństwa materialnego, to też nie poddawaj się, nie myśl o tym źle, drogi koziorożcu. Rozwój własny, słońce, no właśnie. Wychodzimy z tej energii, drogie koziorożce. Słońce prosi nas o to, słońce oświetla nam pewne sprawy, więc słońce nadaje, jakby rozwija i pozytywne myślenie, drogi, serio mówię teraz, koziorożcu. Tak? Rozwijaj to, co przynosi ci radość. Tak jak powiedziałam, rozwijaj to i skupiaj się na tym, co jest dla ciebie miłe, co jest dla ciebie błogosławieństwem w lutym, drogi koziorożcu. Na tym się skupiaj, co ci przynosi ten radość i optymizm. Na naprawie jakiejś sytuacji z ważną dla ciebie osobą się skup. Ok? Skoncentruj.
No dobra, zobaczmy dalej. Jakie są ostrzeżenia? Cztery kielichy. A uwaga na takie znużenie. To moim zdaniem to jest dla was ostrzeżenie. To nie jest z zewnątrz. Znaczy prośba o to, żeby nie być takim zblazowanym ciuteniek. Bo ja często o tej karcie tak mówiłam, ona nawet się tam w komentarzach pod którymś z filmu spotkała z jakąś tam krytyką, że używam słowa zblazowane. No tak, kochani. Cztery kielichy to apatia, to przesyt, to zblazowanie właśnie, to nuda, to brak entuzjazmu, rezygnacja, no i to jest ostrzeżenie, tak nie. Więc to się pokazało u koziorożca jako ostrzeżenie. A jaka jest wskazówka? No właśnie. Absolutne odwrócenie, trzy kielichy. Czas beztroski. Jeśli chcesz się z kimś pogodzić, naprawić coś, to jest dobry moment na to, żeby to uczynić. Bo to jest radość ze wspólnego przebywania, to jest karta zjednoczenia, to jest karta dobrych wibracji, czas rozluźnienia, oderwania się od takiej codzienności, kochani. To jest jakby wyjście z trudnych sytuacji z radością dla mnie, okazja do zabawy. No i tyle, no. Więc to jest wskazówka dla ciebie. Jakaś miła okazja do zabawy i na tym się skup i jakby i na tym się skoncentruj i tego się trzymajmy. Cztery miecze na spodzie muszę jeszcze wam pokazać, czyli no potrzebny jest ten taki czas, moje drogie koziorożce. Tutaj szczególnie pokazała się nam dziewiątka mieczy. Ten czas takiej kontemplacji, tak? I czas, gdzie już jakby trzeba się przestać martwić wszystkim na zapas. Bo to nic nie da właśnie. Trzeba jakby poświęcić chwilę na refleksję, wyluzować, tak? Wyciszyć się. Zwróćcie na to uwagę. Niech każdy zrobi to tak, jak lubi. A jedni z nas pójdą na spacer, drugi z nas, inni z nas będą czytać. To naprawdę. Trzymam za was kciuki w każdym bądź razie. Ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.